Witam wszystkich bardzo miło i serdecznie w trzecim już odcinku Doki Doki Klub Literacki. Ostatnio skończyliśmy sobie czytać wiersz Sayori. No, poprzedni odcinek był taki trochę nudnawy. Nic się konkretnego nie działo, oprócz tego, że Sayori klubła się w czoło i została jednorożcem. No, także bez zbędnego gadania zacznijmy sobie. Święta makrelo. Sayori, naprawdę sama to napisałaś? No pewnie, że tak. Przecież powiedziałam, że napiszę najlepszy wiersz na świecie. Tak, ale... Wiesz, nie spodziewałam się po tobie takiej głębi. Monika mnie tego nauczyła. A poza tym ostatnio zaczęłam podążać za swoimi uczuciami. Widzę. Prawie mnie to przeraża. Przeraża? Wiesz, nie dosłownie. Może to dlatego, że jestem przyzwyczajona do tego, jak jesteś radosna. Zresztą, nieważne. Pewnie za dużo o tym myślę. Chodzi mi o to, że wyszło świetnie i powinnaś być z siebie dumna. O, dziękuję. Czuję się, jakbym naprawdę mogła się wyrazić w ten sposób. Pomaga mi to nawet zrozumieć moje własne uczucia. Pisanie jest jak magia. Chyba bardzo ci się spodobało, co? Tak, trzymaj. Tak, pisanie jest super. Mam zamiar pisać do swojej śmierci. Ha, 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 nie bądź aż taka do przodu. Sayori zawsze miała w zwyczaju maniakalnie się czymś zajmować, po czym szybko to porzucać przez swój słomiany zapał. Ciekawe, czy to jeden z tych momentów. Chociaż widząc, z jaką pasją się tym zajmuje, trudno mi być pesymistą. Okej, teraz sobie pogadamy z Moniką. Wcześniej one były pierwsze, co nie? Cześć, Mila. Jak tam ci idzie pisanie? Dobrze, tak sądzę. Miło mi to słyszeć. Jest dobrze, dopóki nie myślisz, że jest źle. Dzięki. Cieszę się, że się starasz. Tylko tak dalej, a w końcu uda ci się stworzyć arcydzieło. Ha, 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 nie liczyłbym na to. Nigdy nic nie wiadomo. Chcesz mi pokazać swój wiersz? Jasne, trzymaj. Nie, nie trzymam. Daję swój wiersz Monice. W porządku. Całkiem nieźle. Wygląda to trochę jak coś, co napisałaby Sayori, zupełnie jak wczoraj. Stanowicie dobrany duet. Ha, 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 chyba trochę przesadzasz. Tak, pewnie tak. Ale spędzasz z nią dużo czasu, nawet w tym klubie, prawda? Oczywiście, nie winię cię za bycie nieco wstydliwym. Nie wstydzę się, po prostu... Ha, 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 tylko żartuję. Wiem, że potrzeba czasu, żeby się ze wszystkimi zaprzyjaźnić. Ale Yuri i Natsuki są super interesującymi osobami, więc nie bój się do nich zagadać. Do mnie też czasami możesz. Czasami, dzięki. Nie jestem niedostępna czy coś, prawda? Ach, nie, wcale, wcale nie. W ogóle. Po prostu ciągle się przyzwyczajam do tego klubu, to wszystko. Te. Sorka, jeśli za bardzo się narzucam czy coś. Nie robię tego specjalnie. Nie, nie martw się. Rozumiem, o co ci chodzi. Cóż, w porządku. Ale tak czy siak. Chcesz teraz zobaczyć, co ja napisałam? Podoba mi się, jak wyszło, więc myślę, że tobie też się spodoba. No dobrze, zobaczmy. Co? Zapisz mnie. Kolory nie przystają. Jasne, piękne kolory. Jaskrawe, rozszerzające, przeszywające. Czerwień, zieleń, błękit, nieskończona kakofonia. Nic nieznaczącego. Hałasu. Hałas nie przestaje. Okrutne, zgrzytliwe fale dźwiękowe. Piszczące, szorające, przeszywające. Syk, pisk, huk. Jak zabawa tablicą na ostrzu. Jak zabawa winylem w naciście pizzy. Nieskończony poemat. Nic nieznaczącego. Wczytaj mnie. Wow. Ten jest chyba jeszcze bardziej abstrakcyjny niż ostatnio, tak? Ha, ha, ha. Chyba po prostu taki mam styl. Przepraszam, jeśli ci się nie podoba. Ale ty nie musisz przepraszać, nie każdemu się wszystko musi podobać przecież. Nie, nigdy tak nie powiedziałem. Jest to po prostu coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem. Lubię bawić się przestrzenią, jaką oferuje mi kartka papieru. Sposób wyboru, gdzie i jak umieścisz na niej słowa, może zmienić nastrój całego wiersza. Prawie jak magia.
pisząc tak krótkie linijki, chciałam uzyskać efekt słów próbujących dojść do głosu wśród całego tego hałasu. Rozumiem. Mimo wszystko w dalszym ciągu trudno mi stwierdzić, o czym on jest. Ha, 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 ha. Czasami uzyskanie odpowiedzi na to, o czym jest dany wiersz, może być trudne. Poemat może być tak abstrakcyjny, jak uczucie towarzyszące w pisaniu go. To zupełnie subiektywna sprawa i w dużej mierze zależy od interpretacji. Inaczej mówiąc, nie każdy wiersz musi być o czymś. W każdym razie, oto codzienna rada poetki Moniki. Znowu, czasami możesz mieć trudności z podjęciem odpowiedniej decyzji. Kiedy się tak stanie, nie zapomnij zapisać gry. Okej, dzięki. Dzięki, to będzie bardzo mądra rada. Nigdy nie wiesz, kiedy zmienisz zdanie. Albo kiedy zdarzy się coś niespodziewanego. Chwila, czy ta rada dotyczyła w ogóle wierszy? No właśnie, chyba mojej gry. O czym ja w ogóle mówię, nie wiem. Ha, ha, ha. To była moja rada na dziś. No, sama jej nie rozumiesz. Dzięki za jej wysłuchanie. Mhm. A na Cuki sobie dzisiaj pierwszą. Na Cuki czyta mój wiersz. Patrzy na niego, potem na mnie, jeszcze raz na niego i jeszcze raz na mnie. Zajmuje jej to na tyle długo, że mogła go przeczytać już parę razy. Nie powinieneś przypadkiem być w tym kiepski? Mam to uznać za komplement? Nie, znaczy, no wiesz, na Cuki próbuję znaleźć odpowiednie słowa. Po prostu po wczorajszym spodziewałam się czegoś dużo gorszego. To tyle. Cóż, tym razem miałam po prostu szczęście. Tak, dokładnie. To zwykły fart. Nie przyzwyczajaj się. Nie zawsze będzie ci się udawało napisać takie urocze wiersze. To znaczy, chodziło mi o dobrze napisane, nie chodziło o to, że... Ach, a więc to tak, mój wiersz jest uroczy? Nie, czemuś tak głupio uśmiechasz? To nie jest tak, że lubi słodkie rzeczy. Na Cuki zwraca mi poemat. Ha, po ponownym przeczytaniu stwierdzam, że jednak jest kiepski. Jest zbyt słodki i doki doki. Spodobały się tylko, wiesz, dziewczynom, które lubią tego typu rzeczy. Ha, ha, ha. Z jakiegoś powodu na Cuki jest bardzo łatwo rozgryźć. W każdym razie, chcesz zobaczyć mój wiersz? Nie mogę się doczekać. Powinien wpasować się w twój gust. Na pewno czegoś się z niego nauczysz. Nie zapominaj, kto tu jest prawdziwym mistrzem. Amy lubi pająki. Wiesz, co słyszałam o Amy? Amy lubi pająki. Obleśne, pełzające, włochate, brzydkie pająki. Właśnie dlatego się z nią nie przyjaźnię. Amy ma śliczny głos. Słyszałam, jak śpiewa moją ulubioną piosenkę. Za każdym razem, gdy śpiewa refren, moje serce synchronizuje się ze słowami. Ale ona lubi pająki i dlatego nie będę się z nią przyjaźnić. Nie lubię. Pewnego razu zraniłam się mocno w nogę. Amy pomogła mi wstać i zaprowadziła mnie do higienistki. Nie chciałam, żeby mnie dotykała. Ona lubi pająki, więc jej ręce muszą być okropne. I dlatego nie będę się z nią przyjaźnić. Amy ma wielu przyjaciół. Zawsze widzę, jak rozmawia z ludźmi. Pewnie o pająkach. Co jeśli jej przyjaciele też zaczną lubić pająki? I dlatego nie będę się z nią przyjaźnić. Nie obchodzi mnie, że ma inne zainteresowania. Nie obchodzi mnie, że zachowuje to dla siebie. Nie obchodzi mnie, że nikogo o tym nie rani. To obrzydliwe. Ona jest obrzydliwa. Świat byłby lepszy bez miłośników pająków. I właśnie dlatego wszystkim powiem. Ja w tym wierszu widzę właśnie z jednej strony widać dziewczynka, która czegoś nie toleruje, tylko dlatego, że ona tego nie lubi. W sensie takim... Ona nie lubi tej dziewczynki, bo ta dziewczynka lubi pająki, tak? W sensie Amy. Tam sytuację, przynajmniej ja porównam w ten sposób, że przykładowo... Nie mówię, że wszyscy oczywiście, bo to też tylko wybiórcze przypadki, żeby nikt mi nie zarzucał, że ja mówię o wszystkich, że wrzucam wszystkich do jednego wora. Tak jak na przykład katolicy nie lubią gejów, to w ten sam sposób jest napisane. Jakby zamienić, że Amy lubi pająki, ja się nie będę z nią przyjaźnić, bo ona lubi pająki, to Amy ma przyjaciela geja, nie będę się z nią przyjaźnić, bo ona ma przyjaciela geja, tak? To jest obrzydliwe i ja w ten sposób to widzę. Bardzo fajne nawiązanie właśnie do nietolerancji i uprzedzeń wobec drugiego człowieka. O, tak, w ten sposób powiem. Fajnie napisane, podoba mi się. Nieźle, nie? No, ja jestem pod wrażeniem. Trochę dłuższy niż wczoraj.
Wczorajszy był zdecydowanie za krótki. To była tylko rozgrzewka. Chyba nie pomyślałeś, że to wszystko, na co mnie stać. Nie, pewnie, że nie. W każdym razie przekaz tego wiersza jest dosyć prosty. Chyba nawet nie muszę go tłumaczyć. Czasami skomplikowane problemy można wyrazić prostą analogią. I pozwala to ludziom poczuć, jakimi są kretynami. Natsuki, ja cię coraz bardziej lubię, naprawdę. W końcu każdy się zgodzi, że podmiotem lirycznym jest tutaj arogancki głupol. Dokładnie. Znasz kogoś takiego? No pewnie. W końcu każdy tak myśli o mojej... Nieważne, to może być o każdym. Napisałam go tak, żeby łatwo było się do niego odnieść. Każdy ma jakieś dziwne hobby albo wstydliwą przyjemność. Coś, co boisz się pokazywać innym, myśląc, że uznają cię za dziwaka. Ale to tylko czyni ludzi głupimi. Na przykład wy wstydzicie się anime i mangi. Ja się tego nie wstydzę na przykład. Każdy, kto mnie zna, wie, że lubi takie pierdoły. Kogo obchodzi, co lubisz, skoro nikogo tym nie krzywdzisz? Dokładnie. Myślę, że ludzie powinni się nauczyć szanować innych, nawet jeśli ich zainteresowania są dziwne. No to jest kwestia sporna, dla kogo to może być dziwne, bo dlaczego ktoś, kto lubi inne rzeczy, mają być od razu dziwne? Ktoś na przykład lubi adrenalinę, lubi skoki na bungee, skoki ze spadochronu i dlaczego dla mnie to ma być dziwne, bo ja na przykład takich rzeczy nie lubię, ja mam lęk wysokości i się boję. Na przykład tak samo jak boję się pająków. I miłośnicy pająków nie, że są dla mnie dziwni, ale po prostu ja bym nie potrafiła mieć takiego zwierzę w domu. No dlatego ja na przykład takich podziwiam, że potrafią coś takiego w domu, bo no, ja pająków nie lubię, no ale kto komuś to sprawia przyjemność, nie robi tym nikomu krzywdy, no to po co? Po co się tym interesować, no naprawdę. Tak, masz zupełną rację. Przynajmniej ja mogę się do tego odnieść. Jestem pewien, że wielu innych ludzi również. W końcu to właśnie wychodzi mi najlepiej. Nie lubię pisać, jeżeli nie mam do przekazania jakiejś ważnej mądrości. Wiesz, przekazywanie emocji też jest ważne, ale ja chcę zmusić ludzi do myślenia, a nie tylko do odczuwania emocji. Pamiętaj o tym. Jutro też napiszę świetny wiersz, więc lepiej wypatruj jutro. O Boże. No i tu tylko została Yuri. Przechodzimy do niej. Zobaczmy, co napisałeś dzisiaj. Świetna robota, Mila. Twoje umiejętności z całą pewnością się rozwijają. Naprawdę? Dzięki, Yuri. Usłyszeć taką pochwałę od ciebie naprawdę wiele dla mnie znaczy. He? To nic takiego. Cieszę się, mogąc inspirować zaprzyjaźnionych pisarzy. Wiem, że jesteś jeszcze początkujący, więc nie martw się, jeśli czujesz, że twój wiersz nie wydaje się perfekcyjny. Nie powinnaś obawiać się pisać nieco odważniej. Metafory mogą przechodzić długą drogę. Nie myśl, że twój mózg reaguje jedynie na bezpośrednie bodźce. Pozwól swojemu umysłowi na przelatywanie między emocjami i pisz o rzeczach, które widzisz i słyszysz. W ten sposób pozwolisz czytelnikowi na zrozumienie swoich myśli. To bardzo pobudzające ćwiczenie. Rozumiem. To z pewnością jest bardzo interesująca technika. Dzięki za podzielenie się nią. Mam, wiesz, przykład jej zastosowania, jeśli chciałbyś go przeczytać. Oczywiście. Czy to wiersz, który przygotowałaś na dziś? Yuri kiwa głową potwierdzająco i wręcza mi wiersz. Znowu ta czcionka dziadowska. I jeszcze tyle napisa. Szop pracz. Zdarzyło się to w nocy, kiedy kroiłam chleb na wstydliwą przekąskę. Moją uwagę przykuło skrobanie szopa za moim oknem. To był, tak sądzę, pierwszy raz, gdy odkryłam swoje niezwykłe tendencje niezwykłego człowieka. Podzieliłam się kawałkiem chleba z Chopem, w podświadomości pamiętając o konsekwencjach. Mając świadomość, iż nakarmiony Chop pracz będzie wracał po więcej. Kuszące piękno krojącego noża był jednym z przywilejów. Chleb, moja niezaspokojona ciekawość. Szop pracz, wpływ impulsu. Księżyc zmienia fazy, odbijając coraz więcej światła z mojego krojącego noża. Ten sam błysk dostrzegam w oczach mojego przyjaciela Szopa. Kroję chleb, świeży i miękki. Szop zaczyna się cieszyć. Albo może nowo usatysfakcjonowane... Zwierzę jest jedynie projekcją moich emocji.
Szop zaczął za mną chodzić. Można powiedzieć, że przywykliśmy do siebie. Szop zaczyna głodnić coraz częściej, więc mój chleb zawsze się przydaje. Za każdym razem, kiedy wyciągam nóż, Szop pokazuje swój zachwyt. Upust krwi. Klasyczny odruch Pawłowa. Kroję chleb i ponownie się nim karmię. Jezus Maria, to było teraz straszne, wam powiem. Dzisiaj chciałam napisać coś bardziej wymagającego dla czytelnika niż wczoraj. Dla mnie to było straszne i na pewno jej wiersze są ciężkie, Są bardzo głębokie i nad nim bardzo refleksyjne. Nad nimi trzeba posiedzieć troszkę dłużej, na co ja za bardzo czasu nie mam, żeby się nad nimi za bardzo rozwodzić. Także no tylko tyle powiem, że to było straszne. I coś mi się wydaje, że jeżeli ta gra ma być straszna, to ona chyba będzie jakąś psychopatką. Nie wiem. Dobra, jedziemy dalej. Właśnie widzę. Dostrzegam tu dużo więcej metafor. Nie wiem, czy to moja wina, ale w ogóle nie mam pojęcia, o czym może być ten wiersz. Witaj w klubie! Zgadza się. Dużo bliżej temu do mojego preferowanego stylu. Używanie wierszy jako sposobu do wyrażania najskrytszych pragnień i ukazywania żywych obrazów. Nawet jeżeli wezmę to pod uwagę, niestety nie mogę się domyślić, o czym on właściwie jest. O Szopie. Cóż, myślę, że wszystko zależy od twojego osobistego punktu widzenia. Chciałam wyrazić sposób, w jaki myślę o swoich niecodziennych zainteresowaniach. Jest to jedna z tych rzeczy, które zazwyczaj muszę zachowywać dla siebie, więc lubię o nich pisać od czasu do czasu. Zabawne. Natsuki napisała wiersz o czymś podobnym. Ona też wspomina w nim o dziwnych hobby. He? Tak? Tak napisała? Tak. Mówiła, że nie liczy się to, co lubisz robić, tak długo, jak nikogo to nie krzywdzi. Ma rację. Ach, to znaczy, naprawdę uważa? Tak. Wygląda na to, że macie wiele wspólnego. To cóż, to ciekawe. Szczerze mówiąc, odniosłam wrażenie, że jest ona jedną z tych osób, które drwiłyby z moich zainteresowań. Ale to chyba moja wina za ocenianie ludzi, prawda? Ach, proszę, nie mówię, że tak powiedziałam. Haha, nie martw się, nie mam zamiaru. Okej. W takim razie dziękuję za podzielenie się ze mną swoim wierszem. W końcu, gdybym nie nauczyła się żyć ze swoją dziwnością, prawdopodobnie znienawidziłabym siebie. Chyba trochę zeszłam z tematu, ale cieszę się, że jesteś dobrym słuchaczem. Dobra, wszyscy. Wszyscy skończyli dzielić się wierszami? Zapewne wam na dzisiaj coś ekstra, więc jeśli moglibyście zająć miejsca z przodu klasy. Chodzi o festiwal? Cóż, tak jakby. Och, naprawdę musimy coś robić na festiwal. I tak nie damy rady zrobić niczego dobrego w przeciągu paru dni. Tylko się wszyscy ośmieszymy, zamiast zdobywać nowych członków. Też tak sądzę. Nie jestem dobra w przygotowaniach na ostatnią chwilę. Nie martwcie się tak. Zrobimy coś prostego, ok? Nie będzie nam potrzeba nic poza paroma dekoracjami. Sayori pracowała nad plakatami, a ja zaprojektowałam ulotki, które możemy rozdawać ludziom. Okej, wszystko spoko, ale nadal nie wiemy, co będziemy robić na samej wystawie. Ach, sorki, myślałam, że już ktoś wam przekazał. Będziemy recytować. Recytować? Monika? Tak, będziemy recytować wiersze. Każdy z nas wybierze swój ulubiony wiersz, który przedstawi na festiwalu. Ale super jest też to, że każdy będzie mógł wejść na scenę i się przyłączyć. Sayori umieściła wszystkie informacje na plakacie, na wypadek, gdyby ktoś chciał się wcześniej przygotować. Hehehe. Sayori, która właśnie kolorowała plakat, podnosi go, żeby nam go pokazać. Żartujesz sobie, Monika? Jeszcze nie zaczęłaś wieszać nigdy tych plakatów, prawda? He? Cóż, właściwie to już zaczęłam. Naprawdę uważasz to za aż tak zły pomysł? Cóż, nie. To nie jest zły pomysł, ale nie pisałam się na to. Nawet nie mam mowy, żeby recytować wiersz przed tak dużą grupą ludzi. Ja zgadzam się z Natsuki. Nigdy w życiu tego nie zrobię. Wyobrażając to sobie, Yuri potrząsa głową. Ludzie. Nie, Sayori. Rozumiem ich obawy. Pamiętaj, że do niedawna Natsuki i Yuri jeszcze nigdy nie podzieliły się swoimi wierszami. Prosimy o wiele, chcąc by zaczęły recytować przed większą publiką.
Zdaje się, że zapomniałam wziąć to pod uwagę, więc przepraszam. Ale wciąż myślę, że powinniśmy zrobić co w naszej mocy. To na naszych barkach spoczywają losy tego klubu. Jeśli uda nam się dobrze wyspisać na festiwalu, być może uda nam się przyciągnąć nowych członków. Im więcej ludzi uda nam się przekonać do recytowania z nami, tym więcej ludzi pozna, jak inspirująca może być literatura. Właśnie! Chodzi o wyrażanie swoich uczuć, o bycie ze sobą szczerym, a poszerzenie swoich horyzontów i o dobrą zabawę. Zgadza się. Jest to jeden z powodów, dla których jesteśmy dzisiaj w tym klubie. Nie chcielibyście się tym podzielić z innymi? Zainspirować ludzi do doświadczenia tego, co skłoniło was do dołączenia tutaj? Wiem, że chcecie. Wiem, że wszyscy chcemy. A jeżeli jedyne, co trzeba zrobić, by pomóc to osiągnąć, to recytować wiersz przed wszystkimi przez 2 minuty, to jestem pewna, że dacie sobie radę. Natsuki i Yuri dalej milczą. Sayori wygląda na zmartwioną. Chyba nie mam wyboru. Zgadzam się. Myślę, że to naprawdę nie jest aż tak dużo. Sayori i Monika naprawdę ciężko pracowały, żeby znaleźć nowych członków. Najlepsze, co możemy dla nich teraz zrobić, to im pomóc. Cóż, być może, ale... Nagrywa się. Wygląda na to, że Natsuki skończyły się argumenty. Okej, zgoda. Chyba będę musiała jakoś dać sobie radę. Super. Dzięki, Natsuki. Co z tobą, Yuri? Yuri patrzy wszystkim w oczy. Chyba nie mam innego wyboru. Ha, to już wszyscy. Jesteś najlepsza, Yuri. Ten klub naprawdę okaże się miejscem mojej śmierci. Boże, nie. Dlaczego takie dwuznaczne rzeczy ona mówi dziwne i pisze i w ogóle, O matko, dasz sobie radę, Yuri. Ale tak czy siak, wróćmy do przygotowań. Chcę, żeby każdy wybrał sobie wiersz. Będziemy teraz ćwiczyć przedstawienie ich przed wszystkimi. Nie ma mowy. Monika, nie tak nagle. Wiesz, jeśli nie możesz tego zrobić, jeśli nie możesz tego zrobić przed nami, tak chcesz zrobić to przed tłumem nieznajomych? O nie. Nie bójcie się. Pójdę pierwsza, żeby pomóc wam nabrać trochę odwagi. Mogę iść po tobie? Ha, pewnie. Teraz zobaczmy. Monika przegląda swój notes w poszukiwaniu konkretnego wiersza, który chce nam przedstawić. Staje za mównicą. Tytuł tego wiersza to Sposób ich lotu. Monika zaczyna recytować swój wiersz. Jej czysty, pewny siebie głos wypełnia cały pokój. Poza tym jej ekspresja jest bezbłędna. Dokładnie wie, w jaki sposób wypowiadać każdą linijkę, by nadać życia słowom. Robiła to wcześniej, czy też może ma do tego naturalny talent? Rozglądam się dookoła. Oczy wszystkich są zwrócone na Monikę. Sayori wygląda na zachwyconą. Na twarzy Yuri gości intensywna ekspresja, której nie jestem w stanie zrozszyfrować. W końcu Monika kończy recytację. Cała czwórka klaszcze. Monika nabiera tchu i uśmiecha się. To było niesamowite, Monika. Ha, bardzo dziękuję. Chciałam dać tylko dobry przykład. Gotowa na swoją kolej, Sayori? Ja pójdę najpierw. Wow! Yuri nagle się nakręciła. Yuri ściska kartkę papieru w swoich dłoniach i wstaje. Ze spuszczoną głową podchodzi powoli do mównicy. Ten wiersz nosi nazwę. Yuri pełna obaw, przygląda się każdemu z nas. Dasz radę, Yuri. Nosi nazwę Powidoki karmazynowego oka. Głos Yuri zaczyna drżeć, kiedy zaczyna czytać wiersz. Chwilę później praktycznie zaprzestała dalszej recytacji. Dlaczego tak nagle zaczęła sprowadzić to tyle trudu? Kiedy Yuri kończy pierwsze parę linijek, jej głos nabiera rozpędu. Jest prawie tak, jakby zaczytała się w jedną ze swoich książek. Jej niepewne słowa zmieniają się w pewne siebie sylaby silnej kobiety. Poemat jest pełen zwrotów, które Yuri jest w stanie ukazać z perfekcyjną gracją. Nie co dzień zdarza nam się wiedzieć, widzieć ją tak pochłoniętą i oddaną swojej gestykulacji. Nagle wiersz się kończy. Wszyscy są zachwyceni. Yuri wraca do rzeczywistości, następnie rozgląda się, jakby nie zdając sobie sprawy z tego, co się właśnie stało.
Ja... Wygląda na to, że muszę ratować sytuację. Zaczynam klaskać jako pierwszy. Cała reszta dołączy po chwili, dając Julii wyraz uznania, na które zasługuje. Nie jest tak, że nie chcieliśmy klaskać, ale byliśmy tak zbici z tropu, że zupełnie o tym zapomnieliśmy. Kiedy tak klaszczemy, Julii bierze swój wiersz i wraca na swoje miejsce. Julii, to było naprawdę świetne. Dziękujemy za występ. Julii oddycha z ulgą. Okej, w takim razie teraz moja kolej. Sayori wstaje z krzesła i wesoło podchodzi do mównicy. Ten wiersz nazywa się Moja Łąka. Willy Wonka, Willy Wonka. Ach. Ach, 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 ach. Sorka, dostałam głupawki. Sayori, to dużo trudniejsze niż myślałam. Jak wam się udało zrobić to z taką łatwością? A spróbuj sobie wyobrazić, że nie recytujesz dla innych. Raczej jakbyś recytowała dla siebie przed lustrem albo w swojej głowie. To twój wiersz, więc w ten sposób będzie najprościej. Rozumiem, rozumiem. Okej. Sayori zaczyna swój wiersz. Odnoszę wrażenie, jakby został on napisany specjalnie dla jej delikatnego głosu. Poemat nie jest tak bezpośredni jak sama Sayori. Jest łagodny i gorzki zarazem. Gdybym czytał go z kartki, nie myślałbym tak o nim. Ale głos Sayori nadaje mu zupełnie nowego znaczenia. Może właśnie o to chodziło Sayori, kiedy mówiła, że lubi moje wiersze. Jest tak, jakbym mógł sięgnąć głęboko w myśli kogoś, kogo myślałem, że znam na wylot. Sayori kończy, a my klaszczemy. Udało mi się! Świetna robota, Sayori. Hehehe, nawet Mila tak myśli. To chyba dobry znak. Co to miało oznaczać? Wyszło super, Sayori. Atmosfera wiersza bardzo do ciebie pasuje. Chociaż inne wiersze mogą nie współgrać aż tak dobrze z tego typu przedstawieniem. Nie za bardzo rozumiem. Innymi słowy, niektóre twoje wiersze mogą nie mieć aż takiej mocy przy ich recytacji w twoim wykonaniu. Będziesz musiał odpowiednio dawkować emocje w zależności od tego, co będziesz przedstawiać. Och, chyba już kumam. Wiesz, dużo ostatnio ćwiczyłam. Po prostu od razu krępujące zrecytowanie przed wszystkimi. Hehehe. Następnym razem wybiorę ci coś, co będzie stanowić dla ciebie większe wyzwanie. W końcu do festiwalu zostało mało czasu, więc musimy się przygotować. Okej. To teraz kto następny? Natsuki? Niech najpierw pójdzie Mila. I tak nie mam do was startu. Niech chociaż Mila obniży wasze standardy, zanim ja pójdę. Natsuki! W porządku. Chyba muszę jakoś dobrze boleć. Ale nie mam za bardzo wyboru, jeśli chodzi o materiał do przeczytania. Wezmę to, co dzisiaj napisałem. Wstaję i podchodzę do mównicy. Oczy wszystkich są skierowane wprost na mnie, sprawiając, że czuję się nieswojo. Recytuję swój wiersz. Odkąd nie jestem zbyt pewien swoich umiejętności pisarskich, trudno mi włożyć w to odpowiednio dużo energii. Pomimo to, kiedy kończę, wszyscy klaszczą. Sorki, że nie jestem w tym tak dobry jak wszyscy. Nie martw się. Myślę, że nie chodzi tu o twoje możliwości, a raczej brak pewności siebie. Z czasem będziesz czuć coraz lepiej. Tak, być może. W porządku. Zostałaś tylko ty, Natsuki. Tak, tak. Idę. Natsuki niechętnie wstaje ze swojego miejsca i dociera do mównicy. Ten wiersz nazywa się... Czemu się na mnie gapicie? Bo recytujesz. W każdym razie wiersz nazywa się Skok. Natsuki nabiera tchu. Kiedy zaczyna mówić, jej niechęć zdaje się lekko przycichać. O ile wciąż brak jej entuzjazmu, udaje jej się dotrzymać rytmu wiersza. Taki już jej styl, ale wygląda na to, że w tym wypadku sprawuje się całkiem nieźle. Słowa wydają się lecieć w górę i w dół, nadając życia wierszowi. Natsuki kończy, a my klaszczemy. Z ulgą wraca do swojego krzesła. Nie było aż tak źle, prawda? Łatwo powiedzieć. Nigdy więcej tego nie zrobię. Ach, cóż. Myślisz, że przynajmniej uda ci się zrobić to na festiwalu? Znaczy się, przed nieznajomymi będzie mi dużo łatwiej. Przed publiką mogę grać kogo chcę, ale kiedy przedstawiam przed przyjaciółmi, czuję się skrępowana.
To zaskakujące, Natsuki. W moim wypadku jest zupełnie na odwrót. Wiesz, tak to już jest. Cóż, w takim razie nie masz o co się martwić na festiwalu. To powiedziawszy, dziękuję wszystkim za wystąpienie. Mogło być trudno, ale mam nadzieję, że macie już pojęcie, jak to będzie wyglądać. Upewnijcie się, żeby przećwiczyć wybrany przez siebie wiersz przed festiwalem, ok? Umieszczę tytuły wierszy na ulotkach, więc pamiętajcie, żeby mi dać znać zawczasu. Rany. Chyba powinienem znaleźć coś lepszego na festiwal niż moje wiersze. Nie ma problemu, nie musi to być twój wiersz. I tak jestem zaskoczona tym, jak wiele wysiłku wkładasz w ten klub. Cieszy mnie to. Ach, ta, nie ma problemu. Dobra wszyscy, to chyba byłoby na tyle na dziś. Wiem, że zbliża się festiwal, ale postaraj się napisać kolejne wiersze jutro. Dzielenie się wierszami okazuje się jedną z ciekawszych aktywności, więc na razie przy tym zostańmy. Jeśli chodzi o festiwal, to jutro skończymy planowanie, a w weekend będziemy się szykować. Wystawiamy w poniedziałek. Nie mogę się doczekać. Dam radę. W porządku. Wstaję. Nie mam mowy, że odnajdę w sobie tyle entuzjazmu co Sayori albo Monika, ale zrobię co w mojej mocy. W końcu robię to dla klubu. I żeby zaimponować Monice. Więc zrobię co mogę. Gotowa do drogi Sayori? Tak. Popatrzcie na tę dwójkę, zawsze wracają razem. Urocze czyż nie? Hehehe. Jeny ludzie, nie róbcie z tego takiego halo. Musi to być bardzo miłe. Cóż, ach, jak mam na to odpowiedzieć? Nie przejmuj się, Mila, nie musisz nic mówić. Nieważne, chodźmy. Ponownie wracamy z Sayori ze szkoły. Pomimo tego, że minęło zaledwie parę dni, wiele się zmieniło. Ale dzisiaj Sayori wydaje się nieco cichsze niż zazwyczaj. Hej, Sayori. Sorka, zamyśliłam się. Właśnie widzę. Myślałam o czymś, co się stało wcześniej. Podoba mi się, że znowu... Znaczy się... Sayori gubi się w słowach. Wiesz, powiedzmy, że pewnego dnia Yuri będzie chciała z tobą wracać ze szkoły. He? Co byś zrobił? Co to w ogóle za pytanie? Stawiasz mnie w trudnej sytuacji. Trudne to... Nie no, jest naszą przyjaciółką z dzieciństwa, więc raczej nie ten. Nie zranilibyśmy jej, chyba że sama powiedziałaby, że możemy... Że ona się nie obrazi, że nie ma problemu albo coś. Ale ogólnie to w Sayori bym wracała. Sayori, naprawdę myślisz, że zostawiłbym cię dla Yuri? He? Ale jest taka ładna i mądra. Rany, przecież widzę się z nią w klubie każdego dnia. Poza tym wydajesz się lubić wracać ze mną. Nie pozbawiłbym cię tego tak łatwo. Jesteś strasznie dziwny, Mila. Czasami za bardzo się mną przyjmujesz. Yuri też by na to zasługiwała, więc... Sayori, już podjąłem decyzję. Czasami nie mogę cię ogarnąć. Sorka. Poza tym, po co zastanawiać się nad czymś, co się nigdy nie wydarzy? Zapada niezręczna cisza. To trochę dziwne, że Sayori tak się tym przyjmuje. Ale uszanuję to i postaram się uszczęśliwić. Właściwie do festiwalu pozostało parę dni. Kto wie, co się stanie w tym czasie? Znowu będziemy przedstawiać wiersze. Ja pikole, niech się zacznie coś dziać. Mądra to nudzi. Dzieciństwo. Anime. wakacje. Miłość. Nadzieja. Łóżko. O, łóżko. Spanie długo. Lśniący. Święta. Serce. Fantazja. Niesamowity, niewiarygodny, o, szczęśliwy, karmazynowy. Wanilię już dawałam, nie wiem. Pożądliwość? Intelektualny. Szminka. Myszka. Róża. Śpiew.
Małżeństwo. No nie. Znowu jestem ostatnia. Nie martw się, ja też dopiero co przyszedłem. Dzisiaj też uczyłaś się grać na pianinie? Tak. Musisz mieć sobie wiele determinacji. Najpierw założyłaś klub, a potem zaczynasz naukę gry na pianinie. Cóż, nie nazwałabym tego determinacją. Po prostu lubi się sama doskonalić. Pamiętajcie, że ten klub nie istniałby również bez was. I mega się cieszę, że chcecie pomóc przy festiwalu. A, nie mogę się doczekać festiwalu. Będzie super. He? Nie narzekałaś na niego wczoraj na Cuki? Cóż, tak. Ale nie mówię o naszym wkładzie w festiwal. Ale o całym dniu, kiedy w szkole będą organizowane zabawy i wyżerka. Nagle zabrzmiałaś jak Sayori, no, bez kitu. Monika, czy będą serwować smażoną ośmiornicę? Ośmiornicę? To całkiem dziwna rzecz do serwowania na festiwalu. Och, no weź. Chcesz powiedzieć, że nie lubisz ośmiornicy? Akurat ty? He? Nie powiedziałem, że jej nie lubię. Poza tym, o co ci chodziło, kiedy powiedziałeś, że akurat ja jej nie lubię? Ponieważ masz to w swoim imieniu. Monika. Co? He? Wcale to nie tak się wymawiało jej imię. Poza tym, ten żart nie będzie miał sensu w tłumaczeniu. Ach, nieważne. Skupmy się na festiwalu, okej? Hehehe. Okej. I tak twoje reakcje nie są aż tak zabawne jak reakcje Julii i Sayori. Co, proszę? A gdzie się podziała Sayori? Och, tutaj jesteś. Sayori siedzi przy ławce w kącie pokoju, gapiąc się w przestrzeń. Podchodzę do niej. Hej, Sayori! Macham ręką przed jej twarzą. He? Znowu się zamyśliłaś. A, he, sorka. Nie przejmuj się mną. Możesz iść pogadać z resztą. He? Czy wszystko w porządku? Pewnie. Dlaczego miałoby nie być w porządku? Wydajesz się trochę nieobecna. Sorka za bycie wścibskim. Rany, za bardzo się martwisz. Jest okej, widzisz? Sayori pokazuje mi szeroki uśmiech. Nie zaprzątaj sobie mną głowy. Cóż, no dobrze. Skoro tak mówisz, martwiąc się o Sayori spoglądam na nią jeszcze raz, wracając do reszty. Ale wszyscy skończyli już rozmawiać i wrócili do swoich codziennych zajęć. Może powinienem zapytać Monikę, czy nie zauważyła niczego niezwykłego w zachowaniu Sayori. Odkąd przygotowują razem plakaty na festiwal, muszą spędzać ze sobą dużo czasu. Podchodzę do Moniki, która przegląda jakiś papier. Mila, co tam? Hej, to może zabrzmi dziwnie, ale czy nie zauważyłaś ostatnio czegoś dziwnego w zachowaniu Sayori? Coś dziwnego? Co masz na myśli? Może trochę przesadzam, ale wydaje mi się być trochę smutna. No, tak myślisz? Nie, nie mogę powiedzieć, żebym coś zauważyła. Monika zerka na Sayori, która cicho przeciąga gumką do ścierania po ławce. Może po prostu myśli nad czymś, ale jestem zaskoczona, że to ty mnie o to pytasz, Mila. Widać, że znasz ją dużo lepiej ode mnie. Tak, ale ona nigdy wcześniej taka nie była. Zawsze mi mówiła o rzeczach, którymi się przejmowała, ale tym razem jest bardzo zamknięta w sobie. Wybacz, wiem, że to nie twój problem. Chciałem tylko spytać, czy coś wiesz, więc już nie będę przeszkadzać. Nie, nie. Dla mnie też jest to ważne. W końcu ja również jestem jej przyjaciółką. I muszę dbać o to, żeby wszyscy spędzali miło czas w klubie. Może spróbuję z nią porozmawiać. He? Jesteś tego pewna? Wydawałaś się chcieć zostać sama. Na pewno? Może po prostu nie chciałam mówić o tym z osobą, którą się interesuje. Osobą, którą się interesuje? Co masz na myśli? Chodzi mi o to, że to ty możesz jej krążyć po głowie, Mila. Ja? A skąd ci to przyszło do głowy? Cóż, jaki ty jesteś tępy, naprawdę. Chyba nie powinnam mówić zbyt wiele, ale Sayori mówi o tobie więcej niż o czymkolwiek innym, wiesz? He? Odkąd do nas dołączyłeś, stałaś się tu też dużo weselsza. Zupełnie jakby zabłysło w niej nowe światło. Słucham? Nie wierzę. Sayori zawsze taka była. Zawsze była pełna energii. Nie jest wcale inaczej niż jak było przedtem. Hehehe. Jesteś taki zabawny, Mila. Pomyślałeś, że powód, dla którego zawsze widzisz ją jako tak wesołą osobę, tkwi w tym, że jest taka tylko przy tobie? No pewnie, że nie pomyślał, no bo gdzie facet myśleć mózgiem? Halo.
Nie no, żartowałam, zaraz żeby nie było. Ach, powiedziałam zbyt dużo. Wybacz, co ja w ogóle wygaduję? Bardzo oczywiste rzeczy mu powiedziałaś, więc no. Nie chciałam dopowiadać faktów, więc zapomnij o tym, co powiedziałam. Spróbuj z nim porozmawiać, więc staraj się o tym nie myśleć. Ach, w porządku. Monika uśmiecha się szczerze. Wiem, że powiedziała, żebym się tym nie przejmował, ale wiem, że nie uda mi się zapomnieć o tym, co powiedziała o Sayori. Monika wstaje z krzesła i idzie w stronę Sayori. Obserwuje ją, jak przysiada się obok niej i delikatnie zaczyna rozmowę. Ale mówi tak cicho, że nie jestem w stanie jej stąd usłyszeć. Wzdycham i siadam. Wiem, że Sayori nie chce, bym się o nią martwił i żebym bawił się z resztą. Ale nie mogę tak po prostu tego zrobić, kiedy tak się zachowuje. Jak bardzo musi mi na niej zależeć, skoro tak bardzo mnie martwi ta sytuacja. Czuję się, jakbym to teraz ja zachowywał się dziwnie. Ale nie mogę zrobić nic więcej, niż narzekać na Monikę. Narzekać, Jezu, zaczekać! Co za dzban ze mnie. Dobra, wszyscy. Po jakimś czasie Monika zwołuje wszystkich obecnych. Czas podzielić się wierszami. Zanim się zorientuje, wszystko znowu wraca do normy. Wszyscy idą po swoje wiersze, ja również. Spoglądam na Monikę i zauważam, że uśmiecha się w moją stronę. Ciekawe, jak poszła jej rozmowa z Sayori. Okej, no to będziemy rozmawiać z Sayori. Zobaczymy, czy coś może z jej wiersza damy radę wyczytać. O co chodzi? Ten jest najlepszy ze wszystkich. Jest naprawdę, naprawdę świetny, Mila. Dzięki. Sayori, jesteś dzisiaj bardzo cicha. Wszystko dobrze? He? Oczywiście. Wszystko w porządku. Może po prostu jestem dzisiaj nieco zmęczona. Hehe. Chcesz się zdrzemnąć czy coś? Nie, to by było głupie. Nie martw się o mnie, okej? Chcę tylko widzieć, jak się uśmiechasz. Cóż, no dobrze. Hej, Mila. Wciąż jestem trochę zaskoczona. Myślałam, że będziesz starał się pisać wiersze w stylu podobnym do Julii. Albo nawet na Cuki. Ale ostatecznie... ta. Chyba to właśnie tobie spodobały się najbardziej. Dlaczego? Nie chcesz zbliżyć się do reszty? Chwila. Pewnie, że chcę. Ale to wcale nie oznacza, że mam im wciąż imponować. No to za ciebie rozumiem najlepiej, Sayori. Wiem, że czasami masz problemy, żeby za mną nadążyć. A ja czasami nie mogę nadążyć za tobą. Ale można powiedzieć, że nadajemy na tych samych falach. I właśnie przez to ten wiersz jest taki, a nie inny. Czasami wydaje mi się jedyną ciekawą rzeczą w moim życiu. A więc prosi mi pisać, kiedy myślę o tobie. Sayori? Nie. Mila. Nie zasługuję na to. Jesteś dla mnie zbyt miły. Dlaczego to robisz? Sayori nagle zaczęła mieć problemy z zachowaniem równego głosu. Byś dobrze bawił się z resztą, a nie ze mną. Byłoby mi dużo łatwiej. Sayori! Zglądam się po pokoju, aby upewnić się, że nikt nie usłyszał. Sayori, nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale nie mam pojęcia, co teraz czujesz. Powiedz mi, jak mogę cię rozweselić. Sayori potrząsa głową. Pociąga nosem, nie przestając kiwać głową. W końcu zbiera się w sobie i uśmiecha się do mnie. Nic mi nie jest, Mila. To tylko chwila słabości. Wybacz, że musiałeś to widzieć, haha. Obiecuję, że już nigdy się to nie powtórzy. Po prostu się uśmiechajmy, okej? Tylko to się liczy. Idź pogadać z resztą. Pójdę dzisiaj do domu trochę wcześniej niż zwykle. Sayori, powiedz Monice, że nie czułam się zbyt dobrze, okej? Do zobaczenia jutro. Zanim zdąży cokolwiek powiedzieć, Sayori wychodzi z klasy, nucąc coś pod nosem. O masakra. Pogadamy z Moniką, może ona coś powie. Cześć, Mila. Myślałeś już nad tym, co będziesz recytował na festiwalu? Cóż, bycie w tym klubie to jedno, ale przedstawienie wierszy przed publiką... Chyba będę musiał się jeszcze zastanowić. Okej, bez ciśnienia. Teraz ogarnęłam, że Sayori nie dała nam naszego wiersza. Chyba go nie napisała. Cokolwiek zrobisz, na pewno wyjdzie świetnie. I uczynimy to szczęśliwą. Haha. W każdym razie zobaczmy twój dzisiejszy wiersz. Pewnie. Przekazuję swój wiersz Monice. Ha, ha, ha. To całkiem zabawne. Co takiego? Twój wiersz. Chodzi mi o to, że twoje wiersze stają się coraz bardziej podobne do tych, które pisze Sayori. Jestem pod wrażeniem tego, jak
się zsynchronizowaliście. Chociaż spędzaliście ostatnio sobą całkiem sporo czasu, co nie? Ach, można tak powiedzieć. Mimo tego, że byliśmy dobrymi przyjaciółmi w dzieciństwie, ostatnio niewiele się z nią widziałem. Ale odkąd dołączyłem do klubu, znowu spędzamy ze sobą dużo czasu. Rozumiem, rozumiem. A właśnie, jeśli chodzi o jej dzisiejsze zachowanie... Tak? Powiedziała ci coś? Cóż... Milea, nie próbowałeś z nią flirtować, prawda? Oczywiście, że nie. Traktowałem ją tak jak zawsze. W porządku. Tylko się upewniam. Wiem, jak bardzo ci na niej zależy. Gdyby coś jej się stało, byłoby okropnie. Więc proszę miej na nią oko. Sayori zachowuje się dużo pogodniej, odkąd do nas dołączyłeś. Ciekawe dlaczego. Cóż, nieważne. To nie jest dobry moment, żeby o tym rozmawiać. Tak czy owak, podzielę się teraz moim wierszem z tobą, ok? Jasne. Dobra. Ja piorniczę. Ale dużo. Dobra, czytamy. Kobieta, która wie wszystko. Stara baśń mówi o kobiecie, która przemierza świat. Kobieta, która wie wszystko. Piękna kobieta, która poznała wszelkie odpowiedzi, wszelkie znaczenia, wszelkie cele i wszystek, co ujrzane. A oto ja, piórko. Dryfując zgubiony na niebie, ofiara obecnych wiatrów, dzień po dniu szukam. Szukam mając niewiele nadziei, wiedząc, że legendy nie są prawdziwe, ale gdy wszystko inne zawiodło, kiedy wszyscy inni się ode mnie odwrócili, legendy to jedyne, co mi zostało. Ostatnia gwiazda na pochłoniętym czernią niebie. A pewnego dnia wiatr przestaje wiać. Spadam. I spadam, i spadam, i spadam. I spadam, i spadam, i spadam. Jeszcze trochę. Delikatnie jak piórko. Sucha lotka, bez ekspresji. Boże. Ale czyjaś ręka daje radę mnie uchwycić. Ręka pięknej kobiety. Patrzę w jej oczy, nie mogąc ogarnąć jej spojrzenia. Kobieta, która wszystko wie, o czym myślę. Nim coś powiem, ona mnie uprzedza swoim głuchym głosem. Poznałam wszystkie odpowiedzi. Każda z nich prowadzi do niczego. Nie ma znaczenia. Nie ma celu. Szukamy niemożliwego. Nie jestem twoją legendą. Twoja legenda nie istnieje. A następnie zdmuchuje mnie, a ja lecę dalej z wiatrem. Na tym wierszu sobie skończymy. Tak jak widzieliście, Sayori, jak widać, chyba podkochuje się w Mili. Stąd jej dziwne zachowanie. Mi się przynajmniej tak wydaje. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Także... trzymajcie się wszyscy cieplutko, do następnego i na razie.